Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na środę. Ogień i zniszczenie. Przeczytaj 2 do Tesaloniczan 1:7-9. Co jest głównym powodem unicestwienia bezbożnych podczas powtórnego przyjścia Jezusa? Jak powinniśmy rozumieć ten werset w powiązaniu z pojęciem Boga jako osoby pełnej miłości, łaski i przebaczenia? 7-9. A wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba z zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomiennym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę odtrącenia wiecznego, oddalenia od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. Wielu ludziom nie podoba się to, co czytają w tych wersetach. Czują, że odpłata, zemsta, wyrok i wymierzenie kary nie są zbieżne z prawdą o Bogu, miłości, łaski i miłosierdzie. Jednak w pismach Pawła kara i odpłata Najwyższego są dość częstym tematem. Apostoł jednoznacznie stwierdza, że pewnego dnia Boża sprawiedliwość zostanie objawiona w dobitny sposób. Dlaczego miało być inaczej? Każdy uczciwy rząd we współczesnym świecie musi w pewnych sytuacjach używać siły, przeciwstawiając się złu. Choć użycie przymusu nie zawsze objawia się w postaci przemocy, gdy ktoś zostaje zatrzymany z powodu przestępstwa w ruchu drogowym albo wezwany do urzędu skarbowego w związku z nieścisłościami w zeznaniu podatkowym, to jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy przestępcy używają przemocy, władze muszą odpowiedzieć przemocą. Dobry rząd nakłada konieczne ograniczenia, żebyśmy mogli żyć razem w spokoju. W wielu przypadkach bezczelne zło nie ustąpi z własnej woli. Im większa moc i brutalność zła, tym większej siły potrzeba, by je pokonać. Przedstawione w tym fragmencie listu zapowiedzi przyszłych wydarzeń nie są przyjemne, ale upewniają nas, że Wszechmogący czyni wszystko, co potrzeba, by położyć kres przemocy i uciskowi. Przeczytaj Objawienie 16:4-7, Księga Daniela 7:21-23. Co treść tych wersetów ma wspólnego z tym, co Paweł napisał, cytowany przed chwileczką w wersetach? Objawienie 16 rozdział. Od 4-7. A trzeci anioł wylał czaszę swoją na rzeki, źródła wód, przemieniły się w krew. I usłyszałem anioła wód mówiącego: sprawiedliwy jesteś ty, któryś jest i któryś był, święty zaś taki wyrok wydał. Ponieważ oni wylewali krew świętych i proroków, ty dałeś im do picia także krew. Zasłużyli na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił: tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Twoje. Księga Daniela, 7 rozdział, 7 rozdział i wiersz 21-22. A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich. A przyszedł sędziwy i odbył się sąd, i prawo zostało przyznane świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. Jezus z osobistego doświadczenia zna smak cierpienia. Możemy Mu zaufać, iż wymierzy sprawiedliwość bez żadnej przesady. Boża sprawiedliwość będzie się przejawiać cierpieniem, ale w żadnym wypadku ponad miarę. Jeżeli możemy zaufać Najwyższemu, to z pewnością możemy Mu zaufać, że Jego sprawiedliwość będzie dowodem Jego mądrości i uczciwości, jakich obecnie nie jesteśmy w stanie
pojąć. Celem tych słów apostoła nie jest prowokowanie nas do cieszenia się z zemsty, ale udzielenie wsparcia tym, którzy znoszą przemoc i ucisk. Dzień sprawiedliwości nadchodzi. Nie musimy brać sprawiedliwości w swoje ręce. Dziękuję.